witamy z powrotem. Fame MMA 7. Zostały przed nami jeszcze dwie najważniejsze walki wieczoru. Ja wiem, że ja się powtarzam, ale tyle już się wydarzyło, a jeszcze tyle przed nami. To naprawdę niesamowite. Myślę, że to jest dobry czas na to, żeby przypomnieć, że wszyscy macie telefony, a to oznacza, że macie też możliwość pobrania aplikacji BetClick na iOS lub Androida i możecie obstawiać walki po najlepszych kursach. BetClick to najlepiej oceniana aplikacja do obstawiania na iOS wśród wszystkich polskich bukmacherów. Naprawdę polecamy apkę naszego nowego, oficjalnego bukmachera Gali, kursy wszystkich walk siódmej gali Fame MMA, no, teraz już pozostałych dwóch, a także kursy live możecie znaleźć na betclick.pl. Wiele zdarzeń, wiele możliwości obstawiania. Jedyny bukmacher, który w swojej ofercie posiada starcia Fame MMA 7. I przypomnijmy sobie jeszcze jedną rundką naszych sponsorów, partnerów, patronów. Oczywiście oficjalny bukmacher Fame MMA BetClick, patron medialny Super Express, sponsorzy oraz partnerzy HotPay, Extreme Hobby, SFD, StormCloud, Preorder, Patriotic, GBS, Premium Cars, 5 posiłków dziennie. Oczywiście dziękujemy za wsparcie. No i kontynuujcie, kontynuujcie, kontynuujcie. I w tym momencie przyszedł czas na co-main event Fame MMA 7! W walce zmierzą się człowiek, który zadebiutował w formule MMA na Fame MMA 2, gdzie miał do wyjaśnienia spinę z Bystrzakiem. Walkę wygrał. Ma w karierze rekordy szkoły w bieganiu, najwyższe przez 60 lat istnienia szkoły. Długo interesował się kulturystyką, ma certyfikat trenera personalnego, podnosi ponad 200 kg w martwym ciągu, ale czy będzie w stanie udźwignąć presję tej walki? Już za chwilę się przekonamy. Przed wami Amadeusz Ferrari Roślin! Panie i panowie, my właśnie mamy déjà vu, bo gdzieś już to widzieliśmy. Amadeusz Ferrari sam mówi o sobie, że zwariował w ostatnim czasie i będzie chciał to udowodnić. Ale przede wszystkim, mimo tego, że on był zawsze bardzo pewny siebie i zawsze wykonywał te gesty, takie jak przed chwilą, to teraz mówi, że pierwszy raz w życiu trenował. Zawsze utrzymywał się, że nie trenował, a teraz oficjalnie mówi: przygotowywałem się do tej walki, ja ją po prostu wygram. I jestem bardzo ciekawy, czy pokaże to w oktagonie. Przypomnijmy, pierwsze starcie było niesamowicie elektryzujące. Wygrał je Adrian Polak, który później spoliczkował Ferrariego w oktagonie, a tutaj mocna broń w postaci Mirka Okińskiego w narożniku Amadeusza Ferrariego. Spoliczkował go dlatego, że Ferrari wcześniej w ten sam sposób uderzył go niespodziewanie. No i cóż, była tak wielka bójka z ochroną, że Adrian Polak zleciał ze sceny. To była jest niesamowita historia, która teraz być może będzie zwieńczona. Choć wydaje mi się, znając charakter obu panów, który przewrotnie powiem jest naprawdę do siebie podobny, że to się może skończyć w różny sposób i oni chyba tak do końca jeszcze będą ze sobą rywalizowali. Co było widać chociażby po wynikach ważenia, kiedy tam panowie stanęli przeciwko siebie, opowiadali o sobie niestworzone historie. Oni po prostu chyba nigdy się nie zmienią. Ich konflikt nigdy nie wygaśnie. Według wielu obserwatorów tamta walka była bardzo bliska. Ferrari nie zgadzał się z tym, że przegrał. Dzisiaj zapowiada, że to nie ma szans skończyć decyzją sędziowską. Dzisiaj zapowiada, że wygra jeden z nich. Zobaczymy, jak to się potoczy. Czy Ferrari naprawdę zrobił aż tak wielką zmianę? O tym będziemy wiedzieli już za chwilę. Amadeusz Ferrari. A jego przeciwnikiem będzie weteran oktagonu Fame MMA, związany z federacją od samego początku. Do walki z Ferrarim przygotowuje się od końca stycznia. W szkole średniej sporo bił się z rówieśnikami. Zobaczymy, czy dzisiaj to doświadczenie mu się przyda. Miesiąc czasu trenował w Tajlandii, w lutym był na obozie organizacji FEN w Zakopanem. To jest jeden z największych i najgorętszych konfliktów w historii Fame MMA. Zobaczymy, czy to właśnie on wyjaśni zarówno swojego przeciwnika, jak i ten konflikt. Panie i panowie, przed wami Adrian Polak!
dziewczyna Adriana Polaka, która na dzień dobry wita go po wyjściu z windy, ależ on jest nabuzowany. Oni zawsze są obaj nabuzowani, ale wczoraj coś chyba pękło, ponieważ wcześniej na Fame Cage'u, na ich spotkaniu face to face, Adrian Polak był wybitnie... Ale buziak, ostry buziak! Adrian Polak był spokojny. Ale jest naprawdę naładowany jak elektrownia. Dziewczyna dostała po raz pierwszy, zanim zdążył otrzymać Amadeusz Ferrari. Że prawie buziakiem ją znokautował. No, było blisko, zdecydowanie. Panie i panowie, już mówiłem to przed pierwszym starciem, powtórzę. To jest walka o najdroższą bułkę na świecie. Obaj zarobili kupę pieniędzy na tym, że kiedyś w programie YouTube Shore pobili się właśnie o bułkę wartą około 30 groszy. Dzięki temu wylądowali po oktagonie Fame MMA, bili się raz, biją się drugi raz, a ile na tym zarobili? Ach, na pewno dużo. Sporo bułek. Zwróćmy uwagę, teraz Państwo tego nie widzą, ale Amadeusz Ferrari szedł tutaj do nas, pokazał nam kilka znaków, jest uśmiechnięty, wyluzowany, wysyła jakieś buziaczki, śmieje się, a Adrian Polak jest naładowany. Przypomnijmy, Ferrari bije niesamowicie mocno. Nie technicznie, ale mocno. A tutaj mówi, że w końcu nauczył się technicznie. Co prawda, przyznał mi w wywiadzie, że Weselniaki to jego najmocniejsza broń. Ale zobacz, gdzie jest Polakiem. Ale nabuzowany. Co się dzieje z Adrianem? Ferrari nie chciał w wywiadzie wczoraj powiedzieć, co mu powiedział na ważeniu, ale to chyba było coś grubego, jeżeli tak reaguje Polak. Tylko czy te emocje nie spowodują, że się szybciej wypompuje, bo to jest możliwe. Polak jest tak naładowany, że chce już ruszyć, już chce wskoczyć swojego rywala, ale jeszcze spokojnie, czekamy na sędziego. 1,78 m, 1,75 m, nie ma różnicy, więcej odsłuchowało na Ferrariego. Według statystyk praktycznie 50-50 szans w tym pojedynku, kto wygra tę walkę. Widząc, jak zachowuje się Polak, panie i panowie, prosimy nie mrugać. Patrzmy na to, obaj biją mocno. Oj, tutaj się mogą dziać naprawdę ciekawe rzeczy. Polak wygląda tak, jakby się chciał rozpędzić od razu wpaść Ferrariego. Runda pierwsza. Uwaga, nie mrugamy. A jednak nie, jednak się uspokoił, to była tylko zagrywka. Ferrari się śmieje. Ferrari się cały czas śmieje, low kick. I dalej uśmiech o Amadeusza. Polak skupiony, mimo tego całego gniewu jest bardzo skupiony. Troszeczkę nonszalancko, rączki na dole u Ferrariego. Tak, on tak za każdym razem walczy. On mówi, że nie boi się przyjąć ciosów, on wie, że bije bardzo mocno. Teraz Polak go wyśmiał, mówi coś do niego. No tutaj konflikt raczej nie stopuje, tu się zaostrza ten konflikt. I znowu low kick. My już chyba nie chcemy dzisiaj widzieć low kicków na łydki. Dużo dzisiaj tego było. Co teraz? Ach, Weselniak. Czyli jednak można ćwiczyć, można rozwinąć technikę, ale potem wraca wszystko do siebie. Starszy markuje Polak. Panowie, tu miała być bójka, a wy czekacie. A, chciał znokautować. Co ale za wojna. Kontra. Ale próba obalenia. Pięknie. O, trafił pokrokowym. Co za bomby. Trafił tutaj pięknie, najpierw obronił obalenie Ferrari. Naprawdę nieźle to wyglądało. Patrz, dalej tam ktoś krzyczy do niego. Panowie są naprawdę identyczni. Mi się wydaje, że gdyby nie byli wrogami, byliby najbliższymi przyjaciółmi. Ale oni po prostu nie są w stanie znieść się sami. Tak to wygląda. Jedno zwarcie już było. Czekamy na kolejne. Mocny low kick na łydę. Trafił dobrze tym low kickiem w tą łydę. Po raz kolejny Polak. Tutaj były kłótnie, uwaga. Ależ trafił teraz Polak. Jaki podwrótkowy od Ferrariego. Ale tylko mocno twarzy Polaka. Bo gdyby trafił, to... Aj, ta głowa poleciałaby daleko. Chyba poligonoga. Cała siła włożona w te ciosy i u jednego, i drugiego. Markuje wejścia w nogi. Co zrobi Polak? Ferrari się śmieje. Nie trafia tym low kickiem. Ferrari w ogóle nie trzyma gardy. Ale Polak ciągle... Może się to źle na niego skończyć. Ja myślę, że jak Polak się wstrzeli i go trafi, to będzie... Trafia Polak! Piękny lewy. Przestrzelony low kick znowu. Oj, cios za cios. Jednak przyznajmy to od razu, zdecydowanie lepiej technicznie bije Adrian Polak. Tak jak pierwszy pojedynku, a Ferrari pruje powietrze. Rusza z tymi cepami z dołu. Oj, trafił lewym! Ferrari straszy Polaka. Z dołu. Bardzo widoczny high kick. Zamachowe Ferrariego. Ależ tu jest gra psychologiczna, 35 sekund. Ogląda się to niczym spektakl, jak w teatrze. Który z nich wygra tę rundę?
I... No i wchodzi po nogi, ale rozrywa. Obaj panowie są dobrze przygotowani defensywnie, jeżeli chodzi o zapasy, ofensywnie im nie wychodzi na razie. Proszę za bomby! Latają. Ale nie trafiają! Gdyby się trafili, to byłby koniec pojedynku. Jaja. Było kopnięcie poniżej pasa chyba. Chociaż krew leci od rocznika z nosa. Polak musiał trafić, teraz chyba też. I lecą czepy bomby! Śmieje się Ferrari. Nos rozbity. Koniec pierwszej rundy. Nie wiem, czy nie jest złamany nos Ferrariego, ponieważ ma takie specyficzne rozcięcie na górze swojego nosa, więc możliwe jest, że tutaj może już do czegoś doszło. Musimy zobaczyć powtórki, ponieważ panowie emanują tak dużą siłą, że kiedy te ich głowy nie odskakują, to po prostu nie widzimy, czy oni trafili. Ale czysto raczej nikt z nich jeszcze nie trafił, bo to byłoby po pojedynku. Zobaczmy sami. Mocny low kick. Powyżej kolana. Tutaj już na łydkę. Polak kilkukrotnie zdzielił nimi Amadeusza Ferrariego. Te rączki tutaj latają, rzeczywiście są silne te ciosy, ale zobacz, on w ogóle nie trzyma gardy. Uderza je praktycznie z bioder, więc są te ciosy bardzo wyraźne i widoczne. Tutaj co się wydarzyło? Czy to było po ciosie, czy to było potknięcie? Chyba potknięcie, wiesz? Ferrari bije za każdym razem z domu. Patrz, och, tu trafił mocno. I ale tutaj... trafił tym. Czekamy na cios, który rozwalił nos Amadeusza Ferrariego. Ładnie blisko nóg, znalazł się obiema nogami, złapał klincz, no i nie przewrócił, stanął, zatrzymał się. Gdyby pobiegł dalej, mógłby obalić. Oni wkładają, o, tutaj było to uderzenie. Cóż, panowie wkładają taką siłę w te ciosy, że gdyby trafili, to mogliby naprawdę znokautować rywala, ale oni się prawie przewracają, kiedy je zadają. Oni zadają je z tak dużą mocą. Dużo gry psychologicznej między nimi. Pozdrawiamy Mateusza Borka, fanatyka sztuk walki. Jest i z nami. I druga runda. Adrian Polak Polański, Amadeusz Ferrari. Na pewno Ferrari nie będzie chciał doprowadzić do decyzji sędziowskiej, ponieważ on się czuł wtedy oszukany. Kilkakrotnie Adrian Polak toczył bliskie pojedynki, aż w końcu stało się to memem, że nieważne kto walczy, zawsze decyzją sędziowską wygrywa Adrian Polak. Ferrari nie chciał do tego dopuścić. Zapowiadał nokaut. Ale jeżeli będą tak stali i nie walczyli ze sobą, to do tego nokautu nie dojdzie. Czekamy na te wymiany, panowie, bo naprawdę fajnie się to ogląda. Ciekawie. Ferrari prowokuje. Zaraz będzie wymiana. Czają się na siebie zawodnicy. Co? Za nokaut! Proszę państwa, tam było kopnięcie. Nie wiem, czy... Jaki nokaut! Adrian Polak leży sztywny, wręcz nieprzytomny, spokojnie, on się zaraz obudzi. Ale nie wiem, czy to kopnięcie było legalne, bo sędzia Bronder od razu pokazał, że... Moim zdaniem to było w locie. Tak, bo po tym uderzeniu, wytłumaczmy zasady, jeżeli są złamane 4 punkty podparcia, to nie można kopać. Polak dostał potworne kopnięcie, potworne na szczękę. Upadając, pozycja boczna, teraz u Polaka. Jest tutaj próba przywrócenia go do przytomności. Spokojnie, wszystko się uda, nie bójmy się tego, to się skończy dobrze. Takie rzeczy zdarzają się w MMA, ale niesamowite kopnięcie Ferrariego. Nie kopnięcie, przepraszam, bo nie wiem, czy ono było legalne, ale nieprawdopodobny prawy. Polak był już po tym prawym znokautowany, a to lewe, ten kopnięcie po prostu... To jest ciężki nokaut. Tylko co zrobią sędziowie? Zobacz, do tej chwili, do tego momentu nie mogą dobudzić tutaj Polaka. Nie, to doszło idealnie, jeżeli głowa po podbródku... Zobaczmy jeszcze raz. Mamy analizę, patrz, spójrzmy teraz spokojnie. Tu prawy, knockout, tu już nie było co dobijać. No i zobacz, tutaj... ręce no są nie. W górze, ręce były w górze, ale... Tutaj zostawmy to sędziom, panie i panowie. Brutalnie, jeżeli głowa odchyla się przy uderzeniu tak mocno, to zawodnik z automatu mdleje, ale proszę państwa, Polak... Nie wiem, czy tam się nie pouszkadzały kręgi szyjne przy takich uderzeniach są. Widzimy, że tutaj noszę. Co za kopnięcie. Tylko czy to było legalne, czy nie? Tego dowiemy się już za chwilę. Za chwilę pójdę do oktagonu, będziemy wiedzieli wszystko. Moim zdaniem na moment dotknął jakby tymi bezwładnie rękoma, ale w momencie kopnięcia nie było dotknięcia ręką parteru. Nie wiem, no powinien się zatrzymać. Widział, że zawodnik... leci nieprzytomny, no ale to w perworze walki, no nie wiem, to będzie ciężka decyzja, ciekawe. Ferrari triumfuje, zaraz się wszystkiego dowiemy, tutaj kłóci się z panem Pawłowskim. Sędzia mówi, że to było nielegalne. Mirek Okliński, prekursor MMA w Polsce, krzyczy na sędziego Brondera, Tomasza Brondera, że to jest niesłuszna decyzja.
Oj, Mirek tutaj się zirytował, a Adrian Polak wybudzony. Nie wie chyba, co się stało, nawet na pewno nie wie, co się stało. Wyjdźmy, ja idę. Słuchamy Arkadiusza Pawłowskiego. Ferrari jest wściekły. Mamy już tutaj żywego Adriana Polaka, doszedł do siebie. Adrian chyba chciałby jeszcze walczyć, no ale już jest po wszystkim. Chcieli go wynieść o noszach, ale Adrian Polak protestuje. Wielkie brawa dla Adriana Polaka. Zapraszamy obu zawodników do werdyktu. Adrian. Chodź do werdyktu. Amadeusz, chodź. Wielkie brawa, drodzy Państwo, tego nikt się nie spodziewał. Szacunek po walce, naprawdę. Cały czas czekamy na decyzję, bo troszeczkę kontrowersji się tutaj nam pojawiło. Najważniejsze, że chłopaki pokazują w sobie wzajemny szacunek i to jest, myślę, na ten moment najważniejsze. Do werdyktu, chłopak, chodźcie. Do werdyktu. Amadeusz, Adrian, chodźcie do werdyktu. Drodzy Państwo, zwycięzcą przez dyskwalifikację po nielegalnym kopnięciu w parterze Adrian Polak Polański! Myślę, że ta walka pozostawi nam wszystkim duży niesmak i będziemy chcieli zobaczyć kolejnego starcia w wykonaniu tych dwóch chłopaków. Czy zgadzasz się z tą dyskwalifikacją, bo widziałem, że miałeś bardzo duże obiekcje. To było w ferworze walki. Są trzy punkty podparcia, jeśli on ma palce na ziemi. Z tego, co czy tam jedną, czy dwoma rękami, sam nie pamiętam, to wiem, że mogę go uderzyć. Jeśli ma dłonie, to nie mogę. Mi się wydawało, że wstawał i że zdążył już podnieść te dłonie i z automatu poszło. Nie zrobiłem tego specjalnie. Jeśli słusznie sfaulowałem, no to jest moja wina, spierdoliłem. I tyle, ale jeśli... Ale... No kurczę. Zapytam dość przewrotnie, czy ty zrealizowałeś swój cel, bo zapowiadałeś ciężki nokaut? Powiem coś, co zaskoczy teraz wszystkich. Nikt to chyba nie uwierzy, bo wyszedłem na pełnym luzie. Walczyłem ze złamaną czaszką w trzech miejscach. Wrzucę zaraz na Instagrama, nie mam prywatnego, żeby nabić followów. Wrzucę zaraz badania lekarskie. Wiedział o tym dużo osób, wiedział o tym Ryba na przykład, wiedział mnóstwo osób, wrzucę zaraz badania lekarskie. 2 miesiące temu policja złamała mi czaszkę, mam to, wrzucę badania lekarskie, ukryłem to przed federacją. 2 miesiące nie mogłem ćwiczyć przez ciśnienie wewnątrzczaszkowe. 15 dni temu zrozumiałem, że nie powiedziałem włodarzom w odpowiednim momencie i postanowiłem zaryzykować mimo wszystko. Gratuluję Adrianowi. Pogodziliśmy się. Pozdro. Dziękujemy. Brawa. Mimo wszystko Amadeusz Ferrari. Wrzucę teraz na Instagrama zdjęcia od lekarza, że mam złamaną czaszkę w trzech miejscach, a podjąłem takie ryzyko.
Jeszcze raz Amadeusz Ferrari, a teraz Adrian, razem z nami był prawie Adrian Polak. Adrian bez wywiadu. Boxdel?